Seniorzy zrzeszeni w Łukowskim Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodzili Dzień Seniora. Obchody Dnia Seniora mają jeden cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie nam godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku, warsztaty, szkolenia, kursy, koła zainteresowań. Takie inicjatywy podejmowane są na poziomie lokalnym. Pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. Ta troska o ludzi starszych wynika zapewne z przeświadczenia, że seniorzy mądrzej patrzą na otaczający ich świat, ponieważ dzięki życiowemu doświadczeniu zyskali wiedzę i dojrzałość, stają się przez to jakby strażnikami pamięci zbiorowej. My, Łukowscy emeryci, renciści i inwalidzi, świadomi tej prawidłowości, dostrzegamy troskę o nas ze strony najbliższych, a przede wszystkim ze strony władz i instytucji miejscowych. Dziękuję wszystkim dobroczyńcom i darczyńcom oraz wszystkim tym spośród nas, którzy współorganizują naszą działalność. Dziękuję za wszelkie dobro. Jak co roku seniorzy spotkali się w sali bankietowej przy ulicy Międzyrzeckiej. Na ich spotkaniu gościli też, jak co roku, przedstawiciele władz miasta oraz osoby od lat z nimi współpracujące. Były życzenia i słowa uznania za chęć do działania. Szanowni Państwo, ja życzę Wam, żebyście wiele takich świąt jeszcze obchodzili, żebyście się potrafili, tak jak teraz to robicie, cieszyć ze swojej obecności, swoją obecnością, cieszyć się, że ma Wami kto pokierować, bo tutaj rzeczywiście pod kierownictwem Pana Prezesa Draguna to Wasze stowarzyszenie się bardzo rozrosło i bardzo się cieszę, że to Wasze środowisko emerytów i rencistów tak bardzo dobrze potrafi się zintegrować. I chciałbym, żeby te kwiaty były wyrazem naszej wdzięczności za to, że jesteście. A my bardzo dziękujemy Panie Burmistrzu za dotychczasową opiekę, za wsparcie. Serdecznie Państwu dziękujemy. Oby tak dalej. Chciałbym podziękować za to, co na co dzień wnosicie w nasze życie. Za tą troskę o młode pokolenie, o wnuki, o dzieci, o naszą przyszłość. Bo wspólnie jako instytucje, myślę, i państwo, i miasto, i powiat, dbamy o naszą przyszłość. A ta przyszłość leży w młodym pokoleniu. I wasze doświadczenie, wasze starania mogą zagwarantować, że ta przyszłość dla nas wszystkich będzie lepsza. Dzień szczególny, w którym rok temu się spotkaliśmy, wydaje się, że to było wczoraj, ale to jest szczególny dzień, kiedy możemy spojrzeć na wszystkich Państwa, na Panie, na Panów i podziękować Wam za wiele, wiele lat uczenia nas, pomagania nam, wspierania nas. Staramy się w miarę możliwości czerpać z Państwa to wielkie doświadczenie, które zdobyliście przez swoje życie zawodowe i tak robimy. Jesteśmy szczęśliwi, że z Henrykiem, że on już, nie wiem, które to spotkanie, któreś, nie liczyliśmy, ale już wielokrotnie mogliśmy, zapiszemy, tak dzisiaj zapiszemy, policzymy, ile tu już było spotkań. Drodzy Państwo, dalej będziemy Was wspierali. Będziemy Was wspierali, bo zasługujecie na to i z całego serca to, co będziemy czynili, będzie to wynikało nie tylko z takiej zwykłej potrzeby, ale jak kiedyś mi powiedziała moja dyrektor w szkole, sercem za serce. I chcemy właśnie Państwu, ja i Henryk Lipiec, życzyć wszelkie pomyślności, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale na długie, długie lata, sercem za serce.
Podczas spotkania przewodniczący łukowskiego oddziału Ryszard Dragun wręczył też okolicznościowe statuetki burmistrzowi Dariuszowi Szóstkowi i Władysławowi Karasiowi. Panom chciałam zadedykować takie słowa. Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada. Nie jest wielki, kim jest, ale za to, co czyni drugiemu człowiekowi. Wpisując się wśród naszych przyjaciół, sądzicie, że będziecie panowie mieli możliwość jeszcze tej grupie społecznej okazać wielkie serce. Nikt mi nie powiedział, że coś takiego dzisiaj otrzymam, ale obiecuję, a nawet przyrzekam, że tytuł przyjaciela jest dla mnie szczególnym honorem i jako przyjaciel nigdy nie zawiodę. Po oficjalnej części uroczystości był czas na wspólną zabawę do późnych godzin wieczornych.